powiedzieć, niezwykłym zespołem, który w trakcie swoich koncertów opowiada o transplantacji jako metodzie ratowania życia. I to jest taki bardzo ważny przekaz, żeby tak sobie zapamiętać, że transplantacja jest metodą ratowania życia, życia drugiej osoby. I każdym naszym właśnie koncertem mówimy kilka słów na temat transplantacji, tego jak to można zrobić. Ja jestem lekarzem kardiochirurgiem, pomysłodawcą tego zespołu. Przekazujemy myśl o transplantacji, to znaczy, żeby każdy pomyślał tylko, czy może być dawcą, czy nie, wtedy, kiedy jego narządy nie są mu zupełnie potrzebne. I dlatego my mówimy w tej chwili na koncertach, że no, normalnie człowiek myśli, że ma tylko jedno życie, a tak naprawdę ma ich więcej. Tylko, że to jedno życie to jest moje, ale to drugie daje innej osobie, bo mogę je dać. W związku z czym my jeździmy, gramy, jeździmy po szkołach, wykładamy i cały czas prowadzimy taką akcję społeczną, żeby kiedyś za kilka lat można było powiedzieć: dobra, młodzi ludzie są tak, jeśli chodzi o transplantację, są pragmatyczni, dzielą się swoim ciałem, oczywiście wtedy, kiedy nie jest ono potrzebne. I po prostu no, to jest związane chyba taką najprostszą miłością do drugiego człowieka, ale też tu mówiliśmy również o tym, że przecież ja też mogę otrzymać narząd, kiedy będzie mi potrzebny. Po pierwsze, zastanówmy się sami w sobie, czy chcemy zostać dawcą, czy może po prostu popieramy ideę transplantacji, a po drugie porozmawiajmy ze swoimi bliskimi. Dwa proste kroki, dwa kroki, jeszcze które... Jeszcze trzeci. Jeszcze jest jeden krok, ale to już bardziej właśnie, żeby szerzyć świadomość też wśród swoich znajomych, czyli jest taki hashtag Zostawiam serce na ziemi, o którym też mówimy na koncercie. Warto zrobić sobie z nim zdjęcie, wrzucić w media społecznościowe i tym sposobem podzielić się tym ze swoimi znajomymi i gdzieś ponieść dalej tą wiadomość, że możemy uratować komuś życie.